od kilkunastu lat tworzy muzykę, która porywa publiczność na parkietach i na koncertach podczas imprez plenerowych. W niedzielny wieczór w Amfiteatrze pod Grojcem w Żywcu gości Sybul, artysta niebanalny i nietuzinkowy, którego muzyka jest znana zarówno w kraju, jak i za granicą. Z nami jest Sybul, kłania się nisko żywo. Witam serdecznie. Zacznijmy może od sukcesów, od chyba najbardziej prestiżowej statuetki, która trafiła w Pana ręce za największy hit. Czym dla Pana było to wyróżnienie? Bardzo się cieszyłem, że po raz drugi z rzędu udało mi się zdobyć nagrodę w tej samej kategorii, bo w zeszłym roku Never Go Away zostało uznane przez słuchaczy Radia SK najlepszym hitem, w tym roku Magic Symphony. No jest to coś nietuzinkowego, jeżeli chodzi tutaj o moją karierę. Zdarzyło się to w sumie już po raz drugi. No bardzo jestem z tego faktu zadowolony i bardzo jest to dla mnie motywujące i napędza do dalszego działania, do dalszych produkcji. Bo widać, że zostałem doceniony, no i jest warto walczyć. Takie nagrody na pewno są bardzo, bardzo motywujące dla mnie. Z pewnością. Jest to hit, który znalazł się na szczycie list przebojów. Proszę powiedzieć, jaka jest jego historia? Chodzi o Magic Symphony, tak? Magic Symphony to takie nagranie, które przez 3 lata chodziło mi po głowie. Miałem kiedyś tam jakiś taki wstępny projekt tego i czekałem, jakby je ugryźć, w jakiej formie je przedstawić, bo ono, pierwsza forma, która była tego nagrania, była taka bardzo, można powiedzieć, napisana pod orkiestrę symfoniczną bardziej. No ale właśnie po nagraniu Never Go Away stwierdziłem, że może tę drogę obrać i bity dopasować takie bardziej właśnie jak Never Go Away i wszystkie te instrumenty symfoniczne połączyć właśnie z tym, także długo mi to chodziło po głowie. Cieszę się, że zostało w końcu po 3 latach od pomysłu w mojej głowie zrealizowane. Wróćmy do Never Go Away. Proszę powiedzieć, skąd pomysł na tą akurat wokalistkę? Podobała mi się jej barwa, wyraziła chęć współpracy, tutaj jakby nagrała wokale, do których dostała tekst, dostała melodię. Także nie było specjalnego pomysłu, po prostu przy przeszukiwaniu bazy wokalistów, do której miałem dostęp, no natrafiłem na taki właśnie głos, który jakby zwrócił moją uwagę i wyróżniał się wśród innych wokali właśnie tym swoim takim aksamitnym brzmieniem, barwą, kolorem, jak to nazwać można. I to z pewnością się udało. Powiedział Pan kiedyś o sobie artysta singlowy. Proszę powiedzieć, dlaczego? Czy to nie stanowi pewnego rodzaju zaszufladkowania? To znaczy ogólnie muzyka klubowa jest muzyką taką singlową, choć część artystów muzyki klubowej nagrywa albumy. Te albumy też się sprzedają. Ja no, jak na razie przynajmniej produkowałem tylko na rynek polski, płyty na rynku polskim, szczególnie z muzyki klubowej, też dużo ich nie wychodziło, no ale sprzedawały się tak średnio. Myślę, że może jakąś płytę kiedyś nagram, tylko nie chcę tego robić na siłę, wolę, żeby to była kompilacja najlepszych moich kompozycji, plus później ewentualnie jakieś tam 3 takie może eksperymentalne numery, z których akurat może coś wyjdzie, ale jakby nie skupiam się na tym, nie mam w głowie po prostu tutaj zakodowane, a muszę nagrać album, wolę posiedzieć dłużej nad konkretnym singlem, dopracować go, uczynić go, można powiedzieć, bardziej hitowym czy przebojowym, niż robić takie, można powiedzieć, brzydko mówiąc, zapychacze na płytę, także jakby taki jest mój kierunek działania. Ale zatrzymajmy się chwilę przy płycie, single i koncerty, kiedy tak naprawdę możemy spodziewać się płyty? No w tym tempie, jak teraz robię, to myślę, że to jest kwestia na pewno roku do 2. Proszę powiedzieć, jak w ogóle ewoluował, zmieniał się Pana styl muzyczny? Oj, zmieniał się bardzo, bo stare lata to takie bardzo mocno upane bity były, no ale takie były czasy, tak się wtedy klubowo grało, jak Would You Feel House Baby. Później poszedłem troszeczkę w stronę house'u, jak nagrania były tak, What You See, What You Want, Do It Easy i tak dalej. Nie przebiły się one tutaj na rynku, szczególnie polskim. Powróciłem w 2010 roku z nagraniem Body and Soul, które akurat fajnie się wtedy wstrzeliło klimatycznie, tam był saksofonik, który sobie grał. No, później było Do You Know, takie taneczne. No a później troszeczkę przerwy, jakieś tam single się pojawiały, cały czas jednak godziło mi w głowie to, żeby jednak ta muzyka była coraz spokojniejsza, coraz bardziej zmierzała w kierunku popu, aż w końcu się przełamałem, mówię, dobra, kończymy ze starym Sybulem, robimy zupełnie coś innego, no i w tym momencie no, okazała się to najlepsza decyzja w moim życiu, jeżeli chodzi o produkcję, o to, co robię. Fotografia, jakie zajmuje miejsce w Pana życiu? Miałem taki okres w życiu, jeżeli chodzi o fotografię. Troszeczkę się nauczyłem tych podstawowych zasad, nawet całkiem nieźle chyba mi to wychodziło, ale nie da się pogodzić tych dwóch jakby rzeczy ze sobą, ponieważ to ciężko. Teraz naprawdę jest taki okres, że naprawdę dużo i tak staram się jakby całą swoją karierą kierować samemu, jakby jeszcze bez pomocy jakiegoś tam menadżera. Wiadomo, są wokół mnie ludzie, którzy mnie wspierają, ale staram się wszystko sam, powiedzieć tak kolokwialnie, ogarniać.
Dlatego no, na fotografię na pewno nie ma czasu, ale pomaga mi to w tym, że na przykład mogę sobie relacje jakieś kręcić, wiem jak się ustawić, czasami sobie robię zdjęcia gdzieś tam z samowyzwalacza, także na pewno te kadry wyglądają ładniej niż gdybym nigdy tej fotografii się nie uczył. I ta umiejętność z pewnością się przydaje. Za chwil kilka koncert, publiczność się już niecierpliwi. Proszę powiedzieć, jak podoba się panu na chwilę obecną atmosfera w ogóle w Żywieckim Amfiteatrze? No wszedłem tutaj dopiero, także jestem na świeżo. Nie chcę jeszcze teraz się tutaj z góry wypowiadać, ale bardzo ładny obiekt. Dziękuję bardzo i życzymy w takim razie udanego koncertu. Dziękuję bardzo. Ewa Jeremicz, WG Media.